Siemano, z tej strony Fmeber, to jest kolejny odcinek z Grida Dwójki. Słuchajcie, mam nadzieję, że tym razem już przebiegnie ten odcinek bez żadnych bez żadnych problemów. Czekajcie, Niemiec, Aston Martin, McLaren, Aston Martin Vanquish. Nie, wiecie co, z tych wszystkich aut chyba wybiorę McLarena, ewentualnie Jaguar jest też dobry. Dobra, weźmy tego McLarena. On jakby nie patrzeć jest sprawdzony. Cóż, wybaczcie, że nie było w poniedziałek żadnego odcinka, ani z Grida Autosporta, ani z Grida Dwójki. Najnormalniej w świecie nie zdążyłem wrzucić, więc po prostu no, przesunęły mi się wszystkie odcinki o jeden dzień. Po prostu te, które miały być w poniedziałek, będą były we wtorek. Ten, który ma być właśnie ten, powinien być we wtorek, a jest w środę. Tak, więc no... No nie mogłem tego uniknąć, po prostu... Ja też się czasem nie wyrabiam. Odcinek leśny jest szczególnie trudny. O, okay. Jedna błędna decyzja i będą cię zeskrobywać z drzewa. To niestety wiem. O, przynajmniej sami jedziemy, nie ścigamy się z nikim. Na punkty. Wszyscy oczekują od ciebie dobrego wyniku, ponieważ odniosłeś to już sukcesy. Czy to jest drift? Holy shit. Nieźle, ale następnym razem postaraj się mocniej obrócić tył. To jest rzeczywiście drift. O, wpytkę, nie tak. Ile mogę cofnąć? O, w sumie nawet ten zakręt mogę cofnąć. Bezbłędny drift. Należą ci się za niego punkty. Okej. Aj. Wystarczy jedna kolizja, by odebrano ci punkty za drift. Tak, dokładnie. Wykonuj więcej takich driftów, a zdobędziesz kolejne punkty. Cholera, tu można było punkty zdobyć. O, meta. Drugi, a dobra. Drugi jest okej chyba. Nieźle. Nie będziemy cofać. Drift jest spoko, słuchajcie. Zajmujesz drugie miejsce w klasyfikacji. Daj z siebie wszystko. Drift jest spoko. Tutaj jakby no nie muszę się specjalnie spinać, żeby to przejechać. Czyli coś mi się wydaje, że słuchajcie, dzisiaj w sumie już zakończymy Grida Dwójkę, no bo drift długo nie trwa, jak sami widzicie. A finał no został już tylko finał, tak? No finał trwa długo, ale przecież go nie zostawię na następny odcinek. Są wystające skalne ściany. Omijaj je szerokim łukiem. Nie spodziewałem się, że tutaj taki poziom pokażą inni. No tak, w sumie to jest... Tylko czekasz, zostawisz z niego strzępy. No to jest w sumie dwa razy dłuższa trasa, jak mówiłem. Come on! Pierwszy zakręt do dupy. Dobrze. Holy shit! Co? Poślizg. Nie. No tam było tyle punktów. Świetna technika. Okej. Dobra, i ostatni zakręt. Ja nawet nie pamiętam, po ile oni tam mieli punktów. Ale ja jestem pierwszy, mimo wszystko. 433! Ale kurde, wykoksiłem. Masz świetną pozycję, nie odpuszczaj, a zwycięstwo będzie twoje. Jasne. Spoko. W sumie ten drift, znaczy ogólnie te tutaj wyścigi z drifta zajmą nam jakieś do 10 minut, no finał będzie troszkę długo trwać, więc nie wiem, czy zostawiać to na osobny odcinek, czy nie.
Ale ty robi się przyjemnie, więc ja tutaj nie narzekam, że powtarzam któryś już raz. Muszę korzystać wszędzie. Dobra, postarajmy się. On. Za daleko od flagi. Wow! 200 koła na jednym zakręcie. Aż z tym waszym poślizgiem. Ale już tu drugi raz z rzędu generalnie na tym. Na tym samym. Okej, zaliczyli, bo tym razem pączka zrobiłem. Szajze. Cofnijmy to. Trochę przegiałem z tą prędkością. Sana ma być. Czy raczej no, pozycja druga. To już może być 420 tysięcy, patrzcie, i pozycja druga, no nie wierzę. Dałeś z siebie wszystko. Szkoda, że nie jesteś pierwszy. Ale w ogólnej klasyfikacji jestem jak najbardziej pierwszy. Cóż, słuchajcie, mamy 12 minut nagrania. W teorii, jeżeli nie wytnę tych poprzednich rzeczy. Pokazywali, że jest 5 rund w finale. Nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę, ile może mi to zająć. 27,5 prawie miliona. Masz zaklepane miejsce w finale. Decyzja, by uczynić cię twarzą WSR, pięć okazała rund. Się niewątpliwie jedną z najlepszych, jakie podjąłem. Chcę, byś tej nocy został mistrzem. Postaram Dobra. Się zdobyć ten tytuł. Słuchajcie, lecimy. Bugatti Veyron, myślę, że wybiorę. Koenigsegg ma dobre przyspieszenie, ale... może jednak tym Koenigseggiem. Zależy, co to będzie w ogóle za wyścig. Bugatti. Dobra, polecimy Koenigseggiem. Może jeszcze mi się uda tą prędkość 370 na godzinę rozwinąć tym autem, żeby zdobyć sobie ten osiągnięcie. Zresztą to nic nie zmieni, ale po prostu chciałem je zdobyć, tak dla siebie. Okej. Okay. Pora na błyskawiczną wycieczkę po Paryżu. Pokażmy im, jak to się robi. Dwa okrążenia. Spoko, runda pierwsza, to... O, widzicie. Koenigsegg naprawdę, kurde, wymiata, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Na zakrętach jest troszkę z nim gorzej, no ale... Kurde, już się zaczyna! Się zaczyna! Powoli wysuwasz się na prowadzenie. Przebiłeś się do połowy stawki. Fuck! Holy shit. To jest jakiś złom. Tak, to my go sobie wyprzedzimy. Cholera. Postaraj się. To znowu ten sam złom. Auć. Nie chcę zbyt gwałtownie. Nie chcę zbyt gwałtownie hamować i skręcać, więc. To się skończy driftem prawdopodobnie nieopanowanym. Power! Kurde, teraz będzie.
Total power. Cholera. To by się źle skończyło. Lol, jaka ci... The fuck się dzieje? No co oni odpieprzyli, kurde, z tym cofaniem? Widzieliście to? Kpiny. Dobra, nic się nie stało. O, w mordę. Jasny gwint. The fuck się tu dzieje? Dobra, jest jeszcze drugie okrążenie. Koenigsegg, nie lubię cię na takiej trasie. On się strasznie ślizga i nie nadaje się na zakręty w ogóle. Na prostą, długą? Oczywiście. Zaczynasz ostatnie okrążenie na trzecim miejscu. Bez połowy auta, nie? Patrzcie, spoiler się trzyma, ale całej reszty nie ma. Dobra, uwaga, bo tu gdzieś będzie ten... No właśnie, to rozwidlenie. Auto mi skręca w lewo, więc muszę też uważać. Lecimy na Szczecin. Znaczy, tutaj nie muszę być tak strasznie pierwszy, no. Mogę sobie to później odbić, w późniejszych wyścigach. Raczej się uda to zrobić. Podczas hamowania przede wszystkim miał to skręca w lewo. Dobra, przed nami też jest Koenigsegg, ale... Myślę, że nie powinno być ciężko go wyprzedzić. Teraz byle czegoś głupiego nie walnąć, nie zrobić. O właśnie, czegoś takiego. Koniecznie muszę w prawo pojechać. Dobra, Diesel, wychodzisz na prowadzenie. Jasny gwint. No niestety chyba tej ofermy losu już nie wyprzedzę. O nie. Jeszcze ciebie tu brakowało. Kurde, nie wierzę. Spadłeś na trzecie miejsce. The hell. Dobrze, że w ogóle nas nie rozbiło. Znamy już zwycięzcę. To był, słuchajcie, dopiero pierwszy wyścig, a już jest 18 minut. Masz trzecie miejsce, nie ustawaj w wysiłkach. Ale 18 minut minus tam trochę, bo wytnę raczej te powtórki z driftu. I dzięki temu zyskam na czasie. Okej. Kolejny wyścig, dobrze się przyjrzyjmy, jak on będzie wyglądać. Muszę się postarać oczywiście, żeby teraz zająć za każdym razem pierwsze miejsce. Minimalnie drugie. W Miami najważniejsza jest prędkość na wyjściu z zakrętu. Trzy okrążenia. Jeśli będziesz zbyt mała, stracisz przewagę na prostej. Miejmy nadzieję, że nie będą zbyt długie te okrążenia. Pierwszy sektor był dla ciebie problematyczny. Musisz tam uważać. Kurde. Power, kurde. No właśnie, to jest to. Koenigsegg jest tragiczny na zakrętach. Strasznie nim miota. I inni oczywiście, w sensie boty, jadą bez problemu, a ja oczywiście muszę mieć te pieprzone poślizgi. Do pierwszej trójki. To ten sam gościu, który zajął ostatnio pierwsze miejsce. Chyba. Tak, to jest on zajął pierwsze, Audi dobra, drugie. Nic się nie stało. Odzyskasz to miejsce. Ale rzeczywiście. Jesteś na drugim miejscu. Bezpiecznie.
Power! Pokaż, jakie masz przyspieszenie. Son of a bitches! Ja ich tu zamknę. Teraz mogą naskoczyć. Kurde! Mógłbym im trochę odejść, kurde. Ale jak widać, jest to trudne. Cały czas jesteś pierwszy. Zaraz nie będę, jak się nie przymkniesz. Holy shit! Ach, damn! Gorąco mi się aż robi, kurde, przez to. Bo mi oczywiście zależy, by zdojechać na pieprzonym pierwszym miejscu. Nie, następnym razem, kurde, chyba wezmę Bugatti i będę miał mniej, kurde, spiny. A to jeszcze jedno okrążenie, Jezu Chryste. Będzie masakra. Najszybsze okrążenie jak do tej pory. Ten z tyłu za mną na pewno od Koenigsegga. Tak, oczywiście, że ta. Skręcaj tym złomem, a nie się, kurde, ślizgasz. Już jest za mną, kurde. No, kutwa, czemu nie skręcasz? Znowu mi się, kurde, klawisze coś napierdzielają, kurde. Mają działać, nie wiem czemu. Power, on mnie nie może wyprzedzić. Dobrze, odszedłem mu. Przestań się obijać, kurde. Power, power, dajcie tę pieprzoną metę. Jeszcze lagi, kurde, robią swoje. Come on. Jest, dobra. Dali mi radę. Miejsce pierwsze. Znajdujesz się wśród najlepszych na samym szczycie tabeli. Zrób wszystko, żeby chociaż utrzymać tę pozycję. A, bo ja wcześniej byłem trzeci. Kurde, no rzeczywiście. Cholera, muszę... Muszę się postarać, tak jak powiedziałem. Okej, okay, okej. Okay. Trzeci wyścig. Z pięciu. Skup się, skup się. Tylko spokój mnie może uratować, tak naprawdę. Ostatnio mnie bardzo... często ratuje spokój. Na tym torze liczy się prędkość, dlatego wygrają najodważniejsi. Dwa okrążenia, dobra. Na wejściu w palnik. Czemu ja zawsze startuję z tej pieprzonej ostatniej? Wykorzystuj drifty, by wyjść z zakrętu na pełnej prędkości. No, już się rozpędziłem, kurde, żeby driftem lecieć. Przestań się rozpychać, gnoju jeden. Odczep się od nich. Jesteś w połowie stawki. Come on, come on. Oh god. Czołówka znowu ucieka, kurde. To jest bardzo niedobrze. Kurde. Nie lubię tak krętej trasy.
O shit. Kurde, no nie, obracaj się bokiem. Jedziesz dobrze, to jedź. Tupę! Wybaczcie, ale naprawdę, no kurde. Nienawidzę tego auta. Bo na zakrętach ja go po prostu nienawidzę, hejtuję. Jak tylko to się da. Na pierwszym miejscu jest kurde gościu, który jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji ogólnej i muszę go wyprzedzić. Najlepiej jakby się rozpieprzył frajer niedomyty. Jakie te okrążenia są długie. Utrzymaj pozycję, a wygrasz zawody. Jasne, więc. Kurde, skręcaj. Próbuję jechać na prostych jak najszybciej, bo potem na zakrętach dużo tracę. Gościem siedzi na ogonie. Dobra, kij z nim, nie patrzę na niego. Teraz zajmuję się trasą, która nie należy do najłatwiejszych. Muzyczka nam przygrywa. Dobra, troszkę już odszedłem, ale mimo wszystko muszę pilnować tempa. Nera. Jeszcze mi tego brakowało, żeby mi zaczął skręcać. Kurde, jest zaraz za mną. W lewo mi skręca. Ale przekoszony. Dobra, meta. Jest, jest. Wyrównaliśmy. Jesteśmy w klasyfikacji ogólnej na pierwszym miejscu razem z tym gościem. Tak, trzymaj, jesteś na pierwszym miejscu. O! Pojechał jako trzeci. Tak? Nie. Dobrze. Bo on teraz... Nie, dobrze, dojechał trzeci, jako trzeci musiał dojechać, musiał dostać 16 punktów. Dobra, czyli jest okej. Mam przewagę 2 punktów, ale mimo wszystko muszę się pilnować. Dobrze, zaczynamy wyścig czwarty. Miejmy nadzieję, że będzie krótki i nie... Matka, i właśnie, nie na takim torze. Się od szerokich zakrętów i rozwidleń. Bądź 3 okrążenia, oj, bardzo dużo. Znaczy, no dużo, no po prostu. Chyba, że będą w miarę krótkie, ale w to wątpię. Oj nie, to jest ta trasa, której ja nie dzierżę bardzo. Ona jest szybka. O, widzieliście jak ten Koenigsegg? On się kilka razy odbił od bandy. Ja tak naprawdę już bym nie żył i bym kurde dalej się od niej odbijał. A to jest bot. Odbił się 2 razy i wyrównał jazdę. No to jest niemożliwe, słuchajcie, bo... Wiem po samym sobie, ile razy się muszę odbić od bandy, zanim kurde wyjdę na prostą. Power, power. Tu się temu wciśniemy. I gaz do dechy. Długa prosta, to lubię. Jeżeli tak ma trasa wyglądać, to spoko. Jasny gwint. Ale mógłbym go jakoś, nie wiem, nokautować, cokolwiek. No kurde, to będę musiał uważać na tych rozwidleniach. Auć. Patrzcie, jaki tym Audi zasuwa. No to jest niemożliwe, słuchajcie. Znaczy nie, Audi to może jeszcze, ale... Wydaje mi się, że jest to niemożliwe Audi, żeby tak zasuwał. Mimo wszystko, Audi okej, jest dobrze, dobrze się trzyma drogi, ale mimo wszystko, no bez przesady. On naprawdę zapierdziela nieźle. Wydaje mi się, że aż za dobrze. Może cofnijmy, dostaliśmy pomarańczowy trójkąt.
Czyli, że kiepsko pokonaliśmy ten zakręt. Nie chcę mi się tego cofać za cholerę. Wolę zachować na szansy cofnięcia na kiedy indziej. Jeżeli dojdziemy w takim... takiej pozycji jak teraz, że pierwszy dojdzie ten cały tam Bruno, on nam w ogóle nie zagraża, więc możemy tak w ten sposób kończyć wyścig. Mnie to jak najbardziej pasuje. Zwalniaj. Masz tylko 5 sekund przewagi nad trzecim zawodnikiem. Okej. O cholera. No i już właśnie kolejne cofnięcie stracone. Dobra, w prawo. Power. Uważaj na silnik. Jest uszkodzony i nie pracuje z pełną mocą. Mimo wszystko mocy mu nie brakuje. Abri tu jak zwykle pokazuje najwyższą klasę. To ostatnie okrążenie. Jeszcze jedna pozycja i zwycięstwo będzie twoje. Niepotrzebna mi ta jeszcze jedna pozycja. Nawet nie będę się o nią starać. Będę się starać dojechać w jednym kawałku i na tej pozycji, na której właśnie się znajduję. Będzie wtedy naprawdę dobrze. Dawaj, dawaj. O kurde, rzeczywiście jestem z tyłu. Niedaleko już za mną są. Power. Ten gościu musiałby w coś walnąć naprawdę, żebym go wyprzedził, bo tak to raczej nie będę ryzykować. No chyba, że tutaj on z tej lewej strony pojedzie jakoś gorzej. Dobra, Diesel. Pierwsze miejsce. Tak trzymaj. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, pierwsza pozycja. To czyli my dostajemy teraz 20 punktów, a gościu, który był za nami, dostaje zaledwie 16. Nie, dostaje... dostaje jeszcze mniej. On w ogóle jest gdzieś tam na szóstej pozycji. O, słuchajcie. Mamy przewagę 14 punktów, więc teraz totalny luz, po prostu 14 punktów. No. No, mamy luz, mamy dużą przewagę. Byle żeby nie dojechać na jakimś totalnie dalekim miejscu, to myślę, że damy radę. Nawet piąte miejsce by mnie tutaj uratowało. Bez problemu. Dobra, ostatni wyścig. Chicago zbudowano na planie siatki. Uważaj na zakręty o 3 okrążenia. Trzy okrążenia, słuchajcie, i koniec grida dwójki będzie chyba. Ostatnim razem miałeś jakieś problemy. Chyba. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Nie jestem... To, co się dzieje za mną, jest dla mnie nieistotne. Dobra, tak trzymaj. Mam nadzieję, słuchajcie, że nie ma sezonu szóstego, no. Kurde, no. Bo kurde, naprawdę załamie się. Dlaczego miałbym się załamać? No, choćby nawet dlatego, że... Dobra, następny też wyprzedzisz z łatwością. O kurde, jak mnie cisną w dupę! Spokój, spokój. Teraz pokaż, co potrafisz. Jep. Kurde, suń się tym złomem! Ja pierdzielę! Power, dobra, kurde! Gaz do dechy! Piękna... O, nie, ale nie za długa prosta. Daliby jakąś dłuższą prostą, no serio. Chciałbym osiągnąć prędkość maksymalną. Holy shit! Pierwszy
pierwsze miejsce jest niedaleko. Okej, uwaga, uwaga, uwaga. Dwa okrążenia, aż dwa. Holy shit, na centymetry. Nawrót. Dobra, Diesel, spróbuj zostać na prowadzeniu. Postaram się. Cholera, hamuj, hamuj. Musisz się spodziewać spadku wydajności. Twoja chłodnica jest uszkodzona. Pij z nią. Oh no. Oj, auto mi skręca bardzo. Muszę cofnąć. Gdzie było to cholerne kolejne rozwidlenie? Bo się go obawiam. Wdeczko. Może być teraz tutaj. Nie. Zbyt wąsko. Tu. Tu. Tutaj, nie. Tutaj. Tak jest. Tutaj szeroka droga, więc inaczej być nie mogło. Wracając do tego, czemu bym był smutny, gdyby był jeszcze sezon, okazałby się szósty. Słuchajcie. Nie, udało ci się wykonać zadanie. Teraz po prostu jedź do mety. Mam, słuchajcie, no. Już troszkę dosyć Creed'a dwójki. Nagrałem się w niego dosyć sporo. Naprawdę, uwierzcie mi, sporo. Przystworzył mi sporo przyjemności, ale sporo też problemów. I dzięki, i przez to chciałbym już go właśnie zakończyć, więc mam nadzieję, że to jest ostatni sezon. Inna sprawa jest taka, że strasznie dużo mam serii na kanale i to też sprawia, że chciałbym się już jednej pozbyć. To jest jedyna okazja, bo jeżeli się okaże, że jest jeszcze sezon szósty, no to kolejny, kurde, tydzień, dwa na pewno będę musiał znowu poświęcić na nagrywanie tego dodatkowego Creed'a dwójki, a odcinki z niego wychodzą tak jak z Grid Autosport, czyli raz na, sorry, 5 razy w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku po jednym odcinku. No oczywiście nie zawsze tak jest, bo nie zawsze się wyrabiam. No ale miejmy nadzieję, że to już będzie to. God. Oh, come on. Widzę metę, tylko że auto mi skręca w lewo. Oh, ty. Za późno zacząłem hamować. I tak jest. Pierwsza. Pierwsza pozycja. Nie wierzę. Po prostu rewelacja. Nie wiem, jak sobie poradzisz z międzynarodową sławą, jaką zyskałeś dzięki zwycięstwu, ale postaraj się nie zapominać o swoim wiernym inżynierze. Udało ci się, stary. Te słowa oznaczają, że może być jeszcze jeden sezon. Oby nie. Oh god, będzie kolejny sezon. Coś jeszcze będzie na pewno, słuchajcie. To nie jest koniec. Mistrz świata. Koniec! Yeah!
Słuchajcie, wreszcie koniec. Wybaczcie mój kurczę entuzjazm z tego, że ta gra się skończyła, ale naprawdę ostatnie kurczę, ostatni sezon dał mi w kość. Stworzył, mówię, jak już mówiłem, wiele problemów i wiele momentów, gdzie się wkurzałem bardzo. No ale wreszcie kończyłem tę grę, będzie jedna seria mniej. I to mnie oczywiście cieszy. Nie oznacza to, że pojawi się teraz kolejna seria. Oznacza to, że dokończę te serie, przynajmniej się postaram, które są wstrzymane. Czyli Wiedźmin 1, który już dawno powinienem ukończyć, oraz Battlefield 4, który jest wstrzymany od ponad pół roku. Dobra, ale co mogę powiedzieć o samej grze? Słuchajcie, no myślę, że już dużo powiedziałem podczas samej serii, ale podsumuję to w miarę, przynajmniej się postaram. Gra jest spoko, jest lepsza niż Grid 1, o wiele fajniej to się tam prowadziło i tak dalej. Fajniej wyglądało, auta mega po prostu. Zdobywanie aut, te sprawy, tak, to spoko, bo w Gridzie 1 mieliśmy auta, ale tam troszkę to inaczej wyglądało. Przemalowywanie, sponsorzy, no... Wszystko pięknie, ładnie, kurczę, do momentu właśnie tego sezonu 5, gdy dostajemy w kość, gdy auta pokazują, znaczy boty pokazują, co potrafią i co mogą. I wtedy naprawdę nie jest fajnie. Zwłaszcza ja nie lubiłem tych tras górskich, wąskich. To była największa moja zmora w tej grze. Także tego nienawidzę. Tory typu Red Bull, jakiś tam Yas Marina, no to było miodzie po prostu. Na tych torach to się po prostu jechało z wielką przyjemnością i naprawdę nie było żadnej spiny. Co bym mógł jeszcze powiedzieć? Generalnie jestem zadowolony, że zakupiłem grę. Niczego oczywiście nie żałuję, że ją przyszedłem, prawda? Z multiplayer, wiecie co? Nie wiem, czy coś się pojawi, bo NR chyba nie ma Grida 2, się okazało. A ja po prostu nie wiem, czy będę miał jeszcze czas grywać. Ja mówiłem, że może się pojawią jakieś odcinki, ale chyba jednak nie. Nic z tego za bardzo nie wyjdzie. Nie mamy czasu po prostu na tyle rzeczy. Głównie jak już gramy coś z NR-em, to albo to jest Warzy, albo któryś Battlefield, więc myślę, że multiplayer sobie odpuścimy tym razem, więc musicie mi wybaczyć. No cóż, no. Tyle w sumie mam do powiedzenia. Gra jest spoko, więc naprawdę polecam ją, jeżeli ktoś jeszcze w nią nie grał. Nigdy w sumie oceny nie wystawiałem grze. Nie wiem, jaką mógłbym tutaj wystawić. 7 na 10. Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to będzie dobra ocena. No mimo wszystko tam kilka rzeczy mnie osobiście wkurzyło. Innych jak najbardziej może to nie wkurzać. Mnie niestety, no, osobiście wkurzyło i przez to właśnie się troszeczkę do tego zraziłem. No, ale nie jest jakoś źle, tragicznie. No, napisy sobie lecą, one z pewnością będą długie. Grida na pewno... Grida na pewno nie... Znaczy, Grid to jest znana seria i na pewno mało osób go nie tworzy. Ale myślę, że nie mam już nic więcej tutaj do dodania, więc po prostu się z wami pożegnam, a wy obejrzycie sobie w spokoju napisy do końca. Także cóż, dzięki słuchajcie wszystkim, którzy obejrzeli tę serię całą od początku do końca. Naprawdę szacun. I cóż, myślę, że Grida Autosport teraz dokończę. Troszkę mi to też zajmie. Z 2 miesiące, tak myślę, że spokojnie. Zobaczymy zresztą. Miesiąc minimalnie, to jest na pewno. No, także cóż, zapraszam oczywiście do kolejnych serii i trzymajcie się. Pa, pa.